Cześć. Nazywam się Igor Hubacz i jestem księdzem grecko-katolickim. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu Porzuć Troski, pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce kościoła grecko-katolickiego, jego historii, liturgii, duchowości, problemom oraz wyzwaniom. Zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie po dosyć długiej przerwie w nowym odcinku mojego podcastu Poszuć troski. Dziś chciałem powiedzieć trochę o wydarzeniu, o którym tak naprawdę mówi się w kościele grecko-katolickim na całym świecie od dwóch dni mianowicie o reformie Kalendarza liturgicznego. 6 lutego w poniedziałek patriarcha światosław ogłosił w mediach, że Kościół grecko-katolicki w Ukrainie od 1 września 2023 roku zmienia kalendarz. No właśnie, na jaki? Nie jest to zmiana na kalendarz gregoriański. Ale patriarcha światosław poprosił też, by nie używać nazwy neojuliańskiej. Więc w chwili obecnej odrobinę ciężko określić nazwy kalendarza, na które dokonuje się zmiany. Ale wyjaśnijmy sobie kilka podstawowych kwestii. Mianowicie, w kalendarzu liturgicznym mamy do czynienia z dwoma sposobami obliczania czasu. Mamy do czynienia ze świętami nieruchomymi, stałymi, które każdego roku wypadają w taką samą datę, czyli na przykład Boże Narodzenie, które każdego roku wypada 25 grudnia. Drugim systemem obliczania czasu w kalendarzu są Paschalia. Czyli wszystkie święta powiązane z najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym, z Paschą, czyli Wielki Post, zesłanie Ducha Świętego i wszystkie święta ruchome, czyli te, które w każdym roku wypadają w inną datę. Decyzją Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego w Ukrainie zdecydowano, że święta stałe czyli nieruchome będą odznaczane według kalendarza gregoriańskiego natomiast święta ruchome czyli paschalia według kalendarza juliańskiego Patriarcha Światosław w swoim wywiadzie podkreślił aspekt synodalności cerkwi podkreślając że cerkiew jest jednym organizmem który składa się z wielu członów i Decyzja o zmianie kalendarza była decyzją synodalną, wspólną zarówno wiernych, duchownych, zakonników, zakonnic, jak i biskupów tegoż kościoła. Jeszcze na początku 2022 roku mówiono, że Kościół grecko-katolicki nie jest gotowy na taką zmianę, ale w obecnej chwili bez wątpienia wojna Rosji przeciwko Ukrainie i wykorzystanie kalendarza jako elementu propagandowego ruskiego miru bez wątpienia to przyspieszyło tą decyzję, ale także doprowadziło do pewnej zmiany myślowej wśród społeczeństwa ukraińskiego które zaczęło postrzegać kalendarz juliański jako coś, co łączy w jakiś sposób z Moskwą i należy definitywnie z tym zerwać. Dlaczego taki półkrok, czyli zmiana świąt stałych, a pozostawienie paschali? Odpowiedzią Patriarchy Światosława było to, że zarówno wykorzystywana w kościele grecko-katolickim rachuba paschalii, jak i ta w kościele rzymsko-katolickim, nie są doskonałymi. W 2025 roku będziemy obchodzić jubileusz 1700-lecia Soboru Nicejskiego, na którym, były, na którym ustalono sposób datowania Pasa. Patriarcha wyraził nadzieję, że do tego czasu dojdzie do porozumienia pomiędzy Rzymem a Konstantynopolem w kwestii ustalenia jednolitej daty paschy. Dlaczego zmiana od 1 września? W tradycji bizantyjskiej 1 września jest początkiem nowego roku liturgicznego. Ponadto te dwa tygodnie, które właściwie musi wypaść z kalendarza, to w tym okresie unikamy sytuacji, w której zabrakłoby nam jakiegoś z wielkich świąt cerkiewnych. Tego samego dnia, w poniedziałek 6 lutego, w godzinach wieczornych na stronach internetowych Eparchii Grecko-Katolickich w Polsce, pojawiła się informacja o tym, że biskupi grecko w Polsce podjęli taką samą decyzję o zmianie kalendarza liturgicznego dla grekokatolików w Polsce. W treści dekretu biskupi napisali: biorąc pod uwagę decyzję wielce błogosławionego światosława, Ojca i głowy ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, podjętą wspólnie z biskupami naszej cerkwi w Ukrainie w kwestii reformy kalendarza, a także odpowiadając na głosy duchowieństwa i wiernych ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego w Polsce wyrażone szczególnie w trakcie głosowania delegatów Wspólnego Zgromadzenia Eparchialnego Porszewice, czerwiec 2022 roku postanawiamy jeden od 1 września 2023 roku, czyli od początku nowego cerkiewnego roku, wszystkie parafie przemysko-warszawskiej metropolii będą świętować nieruchome święta, czyli Boże Narodzenie, Epifanię i wszystkie pozostałe ze stałą datą według kalendarza gregoriańskiego, czyli według nowego stylu. 2. Świętowanie Wielkanocy i innych ruchomych świąt pozostaje w przemysko-warszawskiej metropolii, jak i w Ukrainie według kalendarza juliańskiego. Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje wszystkich duchownych zakonników i zakonnice oraz wiernych na terenie archieparchii przemysko EParchii przemysko-warszawskiej, eparchii wrocławsko-koszalińskiej oraz eparchii olsztyńsko-gdańskiej. Błogosławieństwo Pana niech stąpi na Was. Podpisane Eugeniusz Popowicz, arcybiskup i metropolita przemysko-warszawski, Włodzimierz Roman Juszczak, biskup wrocławsko-koszaliński, Arkadiusz Trochanowski, biskup olsztyńsko-gdański. Dano w Przemyślu, Wrocławiu i Olsztynie dnia 6 lutego 2023 roku. A teraz co to znaczy w kwestii praktycznej i odpowiadając na pewne pytania typu to kiedy w końcu teraz będziemy świętować warto popatrzeć się do kalendarzy liturgicznych zawartych w księgach liturgicznych naszego Kościoła Grecko-Katolickiego. I uwaga, nie, nie będziemy musieli drukować nowych ksiąg liturgicznych, bo zarówno w ewangeliach, liturgiKONach, jak i modlitewnikach przyjdziete po niezwykle popularnych w naszym Kościele Grecko-Katolickim zawsze znajdowały się daty świętowania takie, których teraz potrzebujemy. Tylko my obliczaliśmy te daty zestawiając dwa kalendarze ze sobą. Więc spójrzmy sobie na wrzesień i na początek roku liturgicznego. 1 września będziemy świętować początek nowego roku liturgicznego. 8 września będziemy świętować Narodzenie przy Najświętszej Bogu Rodzicy, czyli parafia. W Pasłęku, niezwykle bliska mojemu sercu, czy tak samo bliska memu sercu parafia w Ostrym Bardzie, czy sanktuarium w Białym Boże będzie świętować odpust parafialny 8 września. Następnie 14 września będziemy świętować podwyższenie Krzyża Świętego i odpust parafialny będzie obchodziła parafia w Górowie i Ławeckim, czy w Krakowie. 1 października będziemy świętować święto opieki Matki Bożej, czyli popularnie zwane pokrowem. 26 października będziemy czcić pamięć męczennika Dymytria i wspominać naszych bliskich zmarłych. 8 listopada uczcimy pamięć archistratega Michała i odpust parafialny będzie świętować np. parafia grecko-katolicka w Pieniężnie. 12 listopada będziemy wspominać męczennika Josafata, arcybiskupa Połockiego. 21 listopada przypadnie święto wejścia do świątyni przy Najświętszej Bogu Rodzicy. Kogo będziemy wspominać 6 grudnia? Chyba nie muszę wszystkim tłumaczyć, ale dla zdezorientowanych, przypomnę, 6 grudnia będziemy czcić. Pamięć świętego Mikołaja i jakież to będzie wybawienie dla wielu rodziców, którzy nie będą musieli tłumaczyć dzieciom zawiłej teorii o dwóch Mikołajach, którzy przychodzą dwa tygodnie po sobie. Następnie 9 grudnia będziemy świętować niepokalane poczęcie. No i oczywiście 25 grudnia będziemy świętować Boże Narodzenie. Dzień później, 26 grudnia, będziemy wspominać Sobór Przenajświętszej Bóg Rodzicy, a 27 grudnia będziemy czcić pamięć pierwszego męczennika Stefana. Co w styczniu? Otóż 1 stycznia będziemy wspominać pamięć Bazylego Wielkiego, arcybiskupa Cezaryi Kapadockiej, ale także wspominać obrzezanie pańskie i świętować Nowy Rok. Tak, w końcu razem, w końcu wspólnie. 6 stycznia będziemy świętować Epifanię, popularnie zwaną Jordanem. Będzie to w dzień ustawowo wolny w Polsce od pracy i dlatego wszyscy z nas będą mogli wziąć udział w liturgiach w cerkwiach, a także w wielkim poświęceniu wody. 30 stycznia uczcimy pamięć trzech wielkich ojców kościoła: Bazylego Grzegorza i Jana 2 lutego będziemy świętować ofiarowanie pańskie i będziemy błogosławić świecę. 25 marca będziemy świętować zwiastowanie. 23 kwietnia, swój odpust parafialny będzie świętowała parafia w Morągu i czcić pamięć Jerzego. 11 maja swój odpust parafialny będzie obchodzić parafia w Litzbarku Warmińskim, czyli będą czcić pamięć świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian. 24 czerwca będziemy wspominać Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela, a kilka dni później, 29 czerwca, uczcimy pamięć apostołów Piotra i Pawła. 6 sierpnia uczcimy przemienienie pańskie i swój odpust parafialny będzie obchodzić parafia w Reszlu czy konkatedralna parafia archieparchii Przemysko-Warszawskiej w Jarosławiu. 15 sierpnia będziemy obchodzić święto zaśnięcia Przenajświętszej Bugar czyli na przykład parafia w Koszalinie będzie wtedy świętować swoje święto patronalne. Kwestia zmiany kalendarza liturgicznego była sprawą, która nurtowała Kościół grecko-katolicki w Polsce od kilkudziesięciu lat. Kwestia kalendarza liturgicznego nurtowała Kościół grecko-katolicki w Polsce od dziesięcioleci. Na szczęście decyzja w końcu zapadła i możemy poświęcić się innym równie ważnym lub ważniejszym sprawom naszego kościoła. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Podcastu Pożyć Troski można wysłuchać na platformach Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Jeśli Ci się spodobało, zasubskrybuj podcast na jednej z tych platform, udostępnij w mediach społecznościowych, skomentuj lub napisz do mnie wiadomości prywatnej. Wysłuchałeś podcastu Porzuć troski pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce Kościoła grecko-katolickiego. Za uwagę dziękuję, ksiądz Igor Chłopacz.